Po tej stronie rzeki, na którą miało uciekać nasze wojsko, została tylko jedna z kamer i ja. Drugi reżyser, od którego kompletnie nic nie zależało. Jak zwykle zapomniany, pominięty, jak piąte koło u wozu. Aj, przecież jeszcze najważniejsza osoba. Kierownik produkcji, który obserwował wszystko z daleka. I ja w tym momencie postanowiłem zrobić wszystko, coś, żeby wykazać przed nim swoją aktywność po wpadce w poprzednim filmie, o której na 100% wiedział, i zapisać się jakoś pozytywnie w jego pamięci. Dzień dobry, panie kierowniku, producencie. Cześć. To jest ten most? Tak, to. Ten, panie kierowniku, producencie. Kiedy to kręcicie? Niedługo, zaraz. Et high noon. Co? W samo południe. Wszystko już przygotowane, panie kierowniku. Najpierw wycofa się przez ten most nasze wojsko na Siłłani, potem odpalamy pod nim ładunki i most wszystko wylatuje w powietrze. A ładunki są już rozmieszczone? Oczywiście, panie kierowniku, producencie. A kto będzie odpalał? Saperzy specjalnie sprowadzeni. Zawodowcy. A gdzie oni siedzą? Tam, u podnóża góry. Są ukryci z zapalarką w krzakach. A skąd będą wiedzieli, kiedy wysadzić? Macie z nimi jakiś umówiony znak? Tak, oczywiście. Jesteśmy z nimi umówieni na umówiony znak sygnał. I? Jaki to będzie znak? Kierowniczka planu ma zdjąć z głowy czapkę i unieść ją w górę. Zdjąć czapkę i unieść. W górę. W ogóle mnie nie zauważa, nie patrzy. Wtedy odpalą. I oni to zauważą, tą czapkę? Tę? Na pewno, oczywiście. To bardzo widoczny znak będzie. Proszę łaskawie popatrzeć, spojrzeć. Teraz była okazja, by spojrzał wreszcie na mnie i zapamiętał mą szczerą, oddaną twarz. To nie był ten most. Tak, ten. Był. Nie. Tak niestety, panie producencie. Nie. Ja tylko chciałem pokazać panu. Nie! Jaki to będzie? Nie! Znak! Nie!